Ja zawsze byłem dumny z tego, że w jakimś sensie byłem i jestem i będę starosądeczaninem. Mówiłem zresztą o tym bardzo często, bo Stary Sącz jest miastem, z którego należy być dumnym. I chciałbym, żebyście zawsze wszyscy byli dumni ze Starego Sącza. I jeżeli ktoś mnie pyta, skąd wyniosłem moje przekonania, skąd wyniosłem też pewien taki hart ducha i twardość w załatwianiu różnych spraw, to stąd wyniosłem, że sprawy należy załatwiać kulturalnie, z pewnym dystansem, ale twardo, tak żeby zostały załatwione. Stąd też wyniosłem, proszę Państwa, przekonanie, że nie wolno się uginać, nawet jeżeli inni pozornie wydają się silniejsi. Nawet jeżeli pozornie mają więcej możliwości. A przede wszystkim nigdy nie wolno oddawać pola. I dlatego tak ogromnie się cieszyłem, kiedy mogłem tutaj do Państwa przyjechać w 2009 roku z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. Pamiętam, jak dziś stał tutaj na tej scenie, a z tyłu za nim i padał taki straszny deszcz. Było oberwanie chmury tutaj nad rynkiem w Starym Sączu. Ale ja byłem szczęśliwy, że prezydent Rzeczypospolitej do Starego Sącza przyjechał. Oczywiście nigdy bym wtedy nie przypuścił, że kiedykolwiek ja przyjadę tutaj do mojego miasta jako prezydent. Proszę Państwa, obiecuję, choć obiecywałem to już wcześniej, bo przecież złożyłem przysięgę, że będę kontynuował to dzieło, którego się podjąłem i przez które zostałem wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Będę je kontynuował spokojnie do końca kadencji. Będę je realizował. Obiecuję to Państwu. Nie cofnę się przed nikim, bo ja nie składałem swojego zobowiązania ani przed żadnymi politykami, ani przed żadnymi prezesami żadnych trybunałów. Tylko ja składałem swoje zobowiązanie przed Wami, przed Państwem je składałem.